Rozśmiesz mnie, a dostaniesz 100 zł. Tym razem edycja z Blokiem, gdzie ludzie będą mogli nas rozśmieszyć, dostać 100 zł. Dodatkowo puszka chemki od naszego sponsora, o którym powiem później. Każdy z nas ma tylko po 700 zł i kto pierwszy pozbędzie się wszystkich pieniędzy, ten przegrywa. Także oglądajcie. Pierwszy śmiałek. My ci powiemy czas start. Będziesz miał 30 sekund, żeby nas obu rozśmieszyć. Ale jeżeli rozśmieszysz nas obu, to dostaniesz nie stówę, tylko dwie stówy i dwie puszki chemki. Czas start. Jest afroamerykańska rodzina. Ojciec znalazł w kurce syna pirosy. Podchodzi i mówi do syna: synu, skąd ty masz kurtkę? Dobra próba, ci powiem. No było blisko. Dlaczego pan Blołek lubi dynamit? Bo razem z nim robią bum. Nie zepsułem to, ale... No nie wiem, Karol, bo się trochę uśmiechnąłeś. Ale no się uśmiechnął. To jest tak głupie, że jest śmieszne. No i wisisz kolesiowi stówę. Gratulacje. Nie wydaj na głupoty. Jedzie dwóch myśliwych pijanych na polowanie. Jeden strzela, nie trafia. Widzą jednego jelenia. Jadą dalej. Widzą tego samego, jeden strzela, nie trafia. Jadą dalej. Drugi mówi: teraz ja strzelę. Strzela i trafia. Ten pierwszy spytał go: jak trafiłeś? A ten mówi: trzeba celować w środek stada. Zrozumiałeś? Tak. Moje życie jest jak ryba, robi ból. Egzystencjalny. Zrób coś głupiego, masz 5 sekund. Potrafię ruszać nosem. Pokaż. No to oddychasz po prostu. Nie, nie oddycham. To nie ten odcinek. Codzienna sytuacja. Staję rano, staję na wadze i z całej siły wciąga brzuch. Podchodzi do niego roześmiana żona i się pyta: myślisz, że możesz to schudnąć? Nie, ale może chcesz wagę odczytam. Czy jedną próbę szybko? Chwali się jeden ojciec z drugiemu. Ty wiesz, mój syn na 3 miesiące i już siedzi. Tak? A za co? Do tej pory to było najcięższe. 3 studentów do burdel mamy. Chcemy 3 panienki. Dobra, mam 2 i lalkę. Dobra, dawaj. Żydzichów i damy lalkę, bo ten jest tak narąbany. Dobra. No to przebywają noc. Następnie jeden mówi: słuchaj, moja miała takie drugi taki: moja miała taką. Na co Żydzichów takie: ty, a moja była jakaś dziwna. Jak ją ugryzłem, sutka to wyleciała z piskiem przez okno. Chemki, 100 zł. Bitwa na strok, może być? A czemu ze mną? Zamknęłaś oczy, przegrałaś, dawasz 100 zł. 100 zł, to śmiałeś się. Będę szczery, jak się odwróciłaś, to też się zaśmiałem, więc wygrałaś 200 zł. Oficjalne wręczenie, proszę bardzo. Do was 3 pytania. Dobra. Może wiecie, w czym płacą ptaki? No nie wiemy, w czym płacą ptaki. We wróblach. Wiecie, czego gołębie lecą na południe? Nie. Bo nie będą tam szły. Dlatego lecą. Przez chwilę się będę powstrzymywał i polecą mi łzy. Jeszcze jedno było. Zdjęcia chcę wam pokazać. No to dobra. Dalej, dalej, patrz. Są kolejne zdjęcia. Walcz, Karol, walcz. Nie daj się. Blołek. Nie daj się, jeszcze 13 sekund. To jest, no. Jeszcze 13 sekund. Nie. Proszę, oficjalne wręczenie, gratulujemy, musicie się równo podzielić. Blokowi zostały 3 życia, mi zostało 5 żyć. Zobaczymy, kto przegra, lecimy dalej. Jak się nazywa lekarz na polu minowym? Witaminy. Co robi dzik w zamku? Penetruje lochy. No, Emil, to było mocne. To, że moja siostra jak śpi. No, zacznij. A czemu mu nie pokazujesz? Ma mniej żyć. No nie, proszę, Nikola. Widzisz to, ona naprawdę. Ale wszystko z nią no, ok? Ale z nią jest wszystko okej, z tą siostrą, tak? Stoi tam. A, to ty. Proszę bardzo, wręczenie oficjalne. Chciałem podziękować Napojowi Hempty za sponsorowanie tego odcinka. Dzięki temu możemy być tacy hojni i rozdawać tyle pieniędzy. Napoje Hempty już dostępne w Netto i w Lidlo, także wbijajcie, kupujcie i smakujcie. On nie jest dłuższy niż 30 sekund? Nie. Tak myślałem, że to się tak skończy. Marek to Warek. I ten, i żoło. Marek to Warek. Technicznie. Tak? Zaśmiałem się? No. Tak. Ja pierdzielę, naprawdę przez Marek... Przez knockout techniczny i dzwonienie Marka w trakcie... Marek to Warek to twoja mama? To jest jeszcze śmieszniejsze, że Marek to Warek to twoja mama. Brawo. No. Słuchajcie, pali się wieżowy. Od samego dołu. Wszyscy ludzie zaczynają uciekać na górę. No nie? Wszyscy idą na dach. No. Rozumiesz? I tam przyjeżdża jak się straż pożarna. Rozkładają, jak to się mówi, tam ten pompon i każą po kolei każdemu skakać. Pierwszy skoczył, złapali go, jest okej. Drugi skoczył, jest okej.
skoczą. Dzień wchodzi czarnoskóry. Bu, skacze, oni o ten, on bu! Spalonych nie rzucajcie! Chyba cię urozmaczyłem. Gratulujemy smacznego Hempty. Wołek, powtórzysz to? Pa. Nie? No czemu mam to powtórzyć? Bo mam uszy odstające. Tak. To jest mój kompleks. Teściowa rozmawia z zięciem. Skoro tak mnie nienawidzisz, to dlaczego masz moje zdjęcie na kominku? Żeby dzieci nie zbliżały się do mnie. To jest świeże, no. Tak mamy szansę. Starsze małżeństwo siedzi w parku i mąż mówi. Puściłem jesiennego bąka. A jak to jest jesienny? Taki z kasztanami. Bardzo. Proszę nie oceniajcie mnie za moje poczucie humoru. To było bardzo... Nie. Macie sen, nie? I we śnie macie labirynt. Wchodzicie do labiryntu, macie dwie pary drzwi. W które wchodzicie? Białe czy czarne? Białe. Białe. No to wchodzicie w białe, idziecie prosto. Macie kolejne trzy pary drzwi. Białe, purpurowe, zielone. W które wchodzicie? Zielone. Wchodzicie w zielone, idziecie w prawo. Macie przed sobą cztery pary drzwi. Czarne, białe, czerwone i białe. Czerwone. Czerwone mogą być, no. No, wchodzisz w czerwone. Idziesz dalej prosto, masz przed sobą dwie pary drzwi. Oszczędzę wam, bo ten żart był naprawdę, naprawdę długi. I na koniec zostaliśmy postawieni przed niemożliwą decyzją. No ja już bym pewnie wybrał opcję numer jeden z dwojga złego, no. A ja bym się wybudził ze snu. Proszę bardzo, bardzo kreatywny, trochę wulgarny żart, ale proszę bardzo, gratuluję, brawa. To co, igraczku, ostatnie twoje życie. Wygram. Przychodzi Jasiu do lekarza i mówi, nie czuję stóp, ale lekarz mówi, to wolno moje. Dawaj. Co robi krowa na budowie? Muruje. Co mówi Agata, jest popularna. Studzienki. Płacisz stówę, no. Hempty i 100 zł. Kto teraz się zaśmieje, ten przegrywa cały odcinek. Ja czekam na coś abstrakcyjnego w końcu. Wiecie, co mówię chłopakowi wieczorem, jak jestem napalona? I'm horny. Ja też się zaśmiałem. To było za mocne. Ja jestem bardzo na dźwięki. Nikt dzisiaj nie próbował dźwiękami nas. Proszę bardzo. Wygrywasz, proszę bardzo, wygrywasz. Brawo, gratulacje. Mi się wydaje, Karol, że mogę powiedzieć, że ja się pierwszy zaśmiałem, więc technicznie ty wygrałeś. Gratuluję. Dziękujemy wam za oglądanie odcinka. Obejrzyjcie też odcinek u Karola, w którym Karol będzie szukał talentów i nagradzał te talenty bankrotami. Widzimy się już w kolejnym odcinku. No i jak zwykle pozostańcie magiczni.